Witam wszystkich bardzo serdecznie i wracamy do Dead Space 3. Dzisiaj kolejny dzień. Mam nadzieję, że uda się nam przeżyć w tym brutalnym świecie nekromorfów. Musimy spotkać się w centrum dowodzenia z resztą ekipy. Może wpierw troszkę podleczmy się, bo zauważyłem, okej, że jesteśmy osłabieni. Może być. No i za chwilę zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Audio message waiting, okej. Przydałoby się... Zobaczymy, jaki mamy stan amunicji. Przydałoby się zdobyć amunicję. Przydałoby się może w końcu zmodyfikować broń. Tutaj pani admirał niestety nie przeżyła. Piła ostatni kieliszek wina i coś się dopadło. Zobaczmy audio message. Damn it, Marjorie. I'm risking a lot of brave men and women down in that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now, can somebody tell me, for the love of God, what the hell we're looking for? We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of resources, we are out of public approval, and we are out of time. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be joking. No, General. I'm not. I will be sending Dr. Serrano to your quarters to give you a full briefing. You must be out of your goddamn mind. General, you are dismissed. No tutaj, kurczę, rozmowa między najwyższymi rangą. Wymiana zdań, dosyć różna, ale zawsze ważna informacja. Text log i jest amunicja. Okej, to już jest lepiej. What the hell? Zobaczmy. 20 sztuk. Jest okej. Ja mam na razie 3. Przeładujmy może. Trudno, ale ja wolę być przygotowany na... Ach, kurczę, 18. No spoko. Znaczy, że się tak nie mocno nie marnują chyba. Zresztą te cyferki dla mnie są naprawdę porąbane troszkę. Aczkolwiek ważne, że mamy pełny magazynek w naszej pile. I lecimy dalej. Zobaczmy. Tędy. Kurczę. Chyba już więcej nic nie ma, prawda? Ja już zapomijam co chwilę jakieś rzeczy i później mam problem z zapasami. O, co to jest? Coś tu pikało. Dobra, w każdym bądź razie chyba to wszystko, co tutaj było do wzięcia. To udało. Nie! Earthgov Artifact. Proszę bardzo. Jakiś artefakt, osobisty pamiętnik. Prawdopodobnie pani admirał. Myślałem, że coś lepszego. Buckle here. We've tracked down a scrapped transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet. The Terra Nova. But it's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. O, ciekawy pomysł. Jeszcze weźmiemy sobie, bo wolę mieć full życia. No ale ciekawe, co oni tam kombinują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jedziemy windą. Różnie bywało z tymi windami. Mam nadzieję, że tym razem... No dobra. Bez problemu dotrzemy do Eli i ustalimy dalszy plan działania. Ale świat, ja to muszę naprawdę uważać. Nekromorf może czai się za każdym rogiem. No będzie ciężko. What the hell, co to za odgłosy? Bez takich mi tu. Hmm.
Tędy. Co tutaj leży? No kolego, ja cię muszę tu zlikwidować asekuracyjnie. Dziękuję. Bo ja nie wiem, no... Kurde. Muszę tutaj sprawdzić. Jest coś. Muszę pamiętać, żeby zawsze o takie rzeczy otwierać. Tu coś leży. Pierdziele, w łeb trzeba strzelić. Nie wiadomo. Scrap metals. Następne elementy. Dobrze. I jeszcze. Nic nie wypadło więcej. Come on, daj coś jeszcze. Niestety. Chyba nie. A to nic, coś tam jest. Następne elementy, fajnie. Do jakiegoś blueprinta, do jakiegoś schematu technicznego. Na razie chyba to są tylko trupy nasze. Coś tam było, dobra, następne. To jest amunicja, to jest najważniejsze. Więc jestem wdzięczny tym niestety poległym pilotom. Pasażerom tego statku za to, że zostawili po sobie jakąś tam amunicję. Sprawdzajmy wszystko. Dobra. Tędy. Okej. Pewna gotowość? When the Black Marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. There was an effort to replicate the Marker, hoping to understand its technology, thereby acquiring limitless energy for ourselves. Imagine our surprise when we learned they are not sources of energy, but receivers of it. Via carrier wave from somewhere deep in space. Triangulating this marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and finally harness the energy for ourselves. And if this works, it could mean a better future for all of us. General, thank you for your time. Good afternoon, General. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. When the Black Marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy. Dobra, to chyba gra w kółko na okrągło, więc już to słyszeliśmy. Idziemy dalej. Dowiedzieliśmy się następną porcję historii, co cieszy. Bo tak jak śpiewał Rage Against the Machine, know your enemy, poznać swojego wroga. O, to son of a bitch. Łeb! Spadł. Oh, wow, what the hell, ładuj, Isaac. Co to było? Gdzie jest ciało, które tu leżało? What the hell, co mi poszło bez głowy? Stało i poszło. Good afternoon, General. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. One, kurwa, coś go przemieściło. Na pierdziele. What the hell? Sanawa. Dobra, spokojnie. Tędy, tak, kurwa, korytarzami najlepiej. Jakimiś mrocznymi. Mam nadzieję, że... Aha, planeta macierzysta, fucking. Oh shit! Spokojnie, tak, rozpozbywać dziada, pięknie, rozleciał się na kawałki. Sana wagana. A tutaj co? Nic, pustostan. Tu? Kurczę. Dobra. Nie, tak, chyba lepiej. Rozpierniczaj te ciała, może coś wypadnie. No, przynajmniej z tego dziada. Come on, ależ ubogie w surowce.
Nekromorfy, niestety. Ach, cholera. Dobra. A to? To się da rozwalić? Dupa. Dobra. Lecimy dalej. Wow. O, ten skurczyby. No, w końcu. No, kurde, to akurat jest najmniej użyteczne w tej grze. Czyli bateria do pola hipostazowego, bo oczywiście polo samo się odnawia. Ale może się przydać, jak na przykład się nie zdąży naładować, żeby użyć go ponownie. Tylko jestem ciekaw, jak ja mam to w czasie walki szybko załadować. Jak nie ma żadnego, żadnych... 1, 2, 3, 4 nie ma szybkiego paska uruchomienia. No, ale w każdym bądź razie... Gdzie teraz? Tędy... Ale sprawdźmy sobie... Troszkę poeksplorujmy trochę. Ole. Cholera. Ależ krwi. Ależ tu ktoś się wykrwawił. Co to jest? Okej, okay, zastrzelony. Coś jeszcze? Szafki, w szafkach zawsze coś jest. Żel. O kurczę, sporo tego było, świetnie. Opłacało się tutaj zajrzeć. O proszę. Schemat techniczny na shotguna i... Coś jeszcze? Dasz. Ale kurczę. O matko boska. Daj coś jeszcze. Ja wiem, że nawet nie powinno się tak traktować zmarłych, ale... No, wybacz mi, stary. Sytuacja jest taka jest, no i... No i tak cię potraktowałem, no. Dobra. Coś tu znaleźliśmy, idziemy dalej. Jest okej, okay. Myślę, że pomaga mi przezorność, pomaga mi to, że strzelam w te ciała, zanim do nich podejdę. O, kurczę, super, jest nasza... Isaac, there you are. Była. Where is it? Hej. Finding a way off this wreck. Santos, tell him what we found. Of course, we found a little maintenance craft, a skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, we'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Tutaj, kurczę, jakiś element większy czegoś. Mamy tu gdzieś warsztat. Spróbujemy coś zaraz stworzyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że w miarę mi to pójdzie sprawnie. Aha, ale proszę bardzo, jeszcze znaleźliśmy jakiś element, jakiś układ dodatkowy, który daje nam, powiększa nam magazynek. Jest ok. Kurczę, co to za drabinka? Gdzie ta drabinka do góry? Sprawdźmy to może, co? Tutaj mnie nie było. Co tutaj? Coś może tutaj leżeć ciekawego, prawda? Zobaczmy. O, coś tu jest, coś tu jest. To chyba można rozbijać jak najbardziej. Apteczka, przyda się. I następne elementy do składowe modyfikacji broni. Dobrze, dobre i to. Więc na pewno musimy zbierać te surowce, bo nie mamy ich za wiele. No i zobaczmy ten warsztat, zanim udamy się w dalszą drogę. Spróbujemy, moi kochani, zmodyfikować naszą piłę przede wszystkim, której najczęściej używamy. I z tego, co pamiętam, mamy chyba plazmę. Mamy plazma core, czyli dodatek impulsowy taki, który powinien odrzucać te bestie, żeby nie powtórzyła nam się sytuacja, kiedy nas nekromorf złapał. Ale wpierw... Musimy chyba... Bo chcę, żeby... Chodź, czekajcie, w sumie...
Plasma core na dole. Dobra, dobra, chyba już wiem, o co chodzi. Tylko ra... Nie, nie, nie. Czekajcie. Craft new tool. Ja bym chciał też ramę zmienić, tak? Kurczę, tylko jak to rozebrać? Craft new tool. Tu nic nie mogę. Czemu na dół nie chce mi to iść? Plasma core na dole. A nie, to podwójną mi piłę robi. To bez sensu. Podwójną piłę. What the hell? Zobaczmy. Compact Directed Ejection Field. Why not? Na dole udało nam się skonstruować, mam nadzieję, jakieś pole, tak? Jakieś pole, które odrzuca. A tutaj zrobimy, jeszcze dodamy sobie, zwiększymy magazynek. Okej. Cóż to będzie za wynalazek? Bo nic nie możemy, nie możemy. O, możemy sobie nasz wizjer tam zamontować. Lunetę, ale niestety nie mamy materiałów. Co to do cholery będzie? Wow! What the hell? A co z tego możemy jeszcze zrobić? Zaraz zobaczymy jeszcze ten tutaj nasz karabin szybko. Frame. Możemy inną w ogóle zostawić ramę. Tak, większą. Military engine na górze. Tak. W dolną część jeszcze coś mamy. What the hell? Nic nie ma, nic nie możemy. Plazmę tam zużyliśmy, a może i szkoda. W każdym razie tutaj wstawiliśmy ramę. Tą ramę. Korbę mocniejszą. Na przyszłość chyba. Zaraz zobaczymy, czy mi się podoba w ogóle, co stworzyłem, tak? Bo tak jakoś to dziwnie wygląda. Aczkolwiek. O, tutaj ten karabin to jest taki już konkretniejszy. O kurczę. Takie coś. Takie coś, dobra. A druga broń? Co to ma być? Nie wiem, no. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, zobaczymy. No jakaś podwójna nam piła wyszła. Aczkolwiek... Może, ten, może ta dolna część, widzicie, na zielono jest tak zrobiona. Może odrzuca, będzie może odrzucała te nekromorfy. W każdym razie ciekawie, ciekawie się zapowiada. I lecimy dalej. Tędy. Repay Bay. Okej. What the hell? Okej, możemy nawet... Kiosk? Kiosk. Nieźle. Kiosk z kombinezami. Kiosk z skafandrami kosmicznymi. Okej. Change suit. Shoe. I co? No i nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Jest to jest na razie. A jeszcze upgrade, poczekajcie. Upgrade jeszcze był może. Upgrade możemy zrobić. Upgrade health, armor and oxygen meter, ok. Tutaj zwiększamy zdrowie, punkty życia, pancerz i pojemność tlenu, jak latamy w kosmosie. Tutaj status energy możemy zwiększyć. I związane z tym właśnie czas odnawiania i tak dalej.
A tutaj zwiększymy oczywiście zasięg i obrażenia spowodowane tym Kinesis Modu. Siłą tą kinetyczną. O, możemy. Możemy. Mamy surowce, jak najbardziej. Ale to może sobie olejemy akurat. I skoncentrujemy się na pierwszym slocie. I po to były te metale i somatic gel. Hit points, air, armor. Armoru nie możemy. Kurczę, brakuje nam tych semikonduktorów. Ale możemy hit points. Przynajmniej pierwszy. This will upgrade your hit points by 25. Sure. Yes. Więcej będziemy mieli życia. Już się zrobiło. No i niestety nie ma więcej surowców. Ale dobre i to, prawda? Proszę bardzo. I mamy troszkę ten pasek już większy. Super. Idziemy dalej. To już się poczułem o wiele bardziej lepiej, bezpieczniej. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. But we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. I get it. You think you and her... Yeah, look, we'll forget it. She's over it, all right? A to dziad, no, przejął nam Eli. Zresztą zobaczymy, admirale. Czy tam generale, czy whatever. Kto będzie miał Eli na końcu. Stara miłość nie rdzewieje. Mam nadzieję. Dobra. Ale tutaj mamy inne... O kurcze! Oxygen tanks, ok. Artem, startujemy? Tak. Gdzie musimy się udać? Tutaj. Dobra, chyba nam starczy tego tlenu. Dziękuję za transmission. Papa Flora. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Ależ klimat. Ależ klimat. Dodatkową misję... Kurczę, gdzie ja powiedziałem. Dodatkową misję mamy. Dodatkową misję mamy, żeby zbadać jakiś... wrak. Może tam się udamy? Zobaczymy. Dobra, ląduj już, chłopaku. I co? Jesteśmy... O, tutaj mieliśmy tlen, ale jest ok. No i pięknie. Ok. Oh my god, co tu dalej? Jest tam CMS Greeley. Explore the Greeley. Kuszące. Ogólnie tutaj musimy się dostać do Terranowy, następnego wielkiego statku kosmicznego, takiego jak Roanoke. Ale też do Greeley. Kurczę. Current location i tu jeszcze Kiss Brislow. I tu nam miga pik, żebyśmy pojechali. Czy tutaj? Pytanie. Trzymajmy się może misji głównej na razie. Jest. No i lecimy przez kosmos pełen śmieci, pełen szczątków statków, tak zwanego debrisu, czyli śmieci kosmicznych. To na kolejny mroczny statek. Cholera.
Okej, okay, doleciliśmy chyba. Wow, 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 wow. Dobra, dobra. Teraz jak najszybciej musimy się chyba udać. I'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the impound records. What did they say? Only that the shuttle was decommissioned. They were going to pop it out. Great, so basically nobody knows? There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. Okej, okay, z powietrza. Nie, jeszcze nie mam. Myślałem, że już. Jest. O, proszę. Mamy Heavy Standard ramę. No, kolejną. No, come on. Otwieramy. O kurczę, cały plan, cała mapa statku. I tak, moi drodzy, zaczyna się rozdział 5. Znów mamy kiosk. Zobaczmy tutaj jeszcze. O, dobrze, apteczka. Co przynie... Jakie tajemnice kryje ten wrak tego znakomitego kiedyś okrętu CMS Terra Nova? O tym wszystkim dowiemy się w następnym odcinku. A ten odcinek już kończę. Sporo było dialogów. Zobaczymy, jaka historia się za nimi kryje. To był Naurin i Dead Space 3. Pa, pa!